Sąd gospodarczy w Krakowie ogłosił upadłość Fabloku. Czy to oznacza koniec chrzanowskiej fabryki lokomotyw? Zapraszam na materiał. Stało się to, czego już od dawna się obawiano. Do pierwszej fabryki lokomotyw w Chrzanowie wkroczył syndyk. Sąd w Krakowie ogłosił w tym tygodniu upadłość firmy. Kondycja Fabloku jest fatalna. Dość wspomnieć o kilkuset wierzycielach i długach szacowanych na kilkadziesiąt milionów złotych. Została ogłoszona upadłość likwidacyjna, czyli to jest ta najgorsza wersja, jaka może spotkać zakład. Z tym, że to nie przesądza sprawy, bo sytuacja może się rozwinąć różnie i mogą być różne opcje jeszcze brane pod uwagę. Opcje są różne, bo przynajmniej teoretycznie ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać końca najstarszej fabryki lokomotyw w Polsce. Jeśli znajdzie się chętny, syndyk może wydzierżawić zakład wraz z załogą. Może też sprzedać przedsiębiorstwo w całości inwestorowi. Jednak niewykluczony jest też najgorszy ze scenariuszy, czyli zwolnienie pracowników i wyprzedawanie majątku Fabloku w częściach. Na razie jednak za wcześnie mówić, który ze scenariuszy ma szansę na realizację. Obecnie w firmie trwa inwentaryzacja majątku, sprawdzanie umów i analizowanie zatrudnienia. W tej chwili inwentaryzacja majątku, inwentaryzacja umów i podejmowanie decyzji co do dalszych losów pracowników. Czy będą potrzebni do realizacji zadań, czy będzie możliwa jakakolwiek realizacja zadań, jakichkolwiek kontynuowanie tych umów, które już obowiązują, ewentualnie zawieranie nowych, bo to też nie można wykluczyć, że mogą być kontynuowane, mogą być zamówienia jakieś realizowane. Obecnie w Fabloku pracuje 350 osób. Do końca maja powinno być już wiadomo, ilu z nich otrzyma wypowiedzenie, a ilu pozostanie w zakładzie. Kluczową kwestią dla załogi jest też oczywiście sprawa zaległych wynagrodzeń. Zaległe wypłaty z gwarantowanego funduszu świadczeń pracowniczych są wypłacane na 3 miesiące wstecz przed datą ogłoszenia upadłości. Czyli od 21 maja 3 miesiące do tyłu tyle będzie wypłacone przez fundusz. W środę syndyk spotkał się ze związkami zawodowymi działającymi w firmie. Dzisiaj było spotkanie ze związkami, jak wyglądało? Bardzo spokojnie. Ludzie są świadomi tego, co się stało. Także nie ma tutaj jakichś. Nawet z tego, co wiem, była podejmowana jakaś uchwała o pogotowiu strajkowym i rozmawialiśmy na ten temat, że ona zostanie wycofana. Przyszłość zakładu i jego pracowników to na razie wielka niewiadoma, bo wciąż na wiele ważnych pytań nie ma odpowiedzi. Czy będziemy w stanie na przykład dogadać się z kontrahentami, żeby oni dawali zlecenia, a jednocześnie pokrywali koszty materiałów, przynajmniej w tej wstępnej fazie, żeby można było dać tylko robociznę. No bo jak się okaże, że takiej możliwości nie ma, to będzie przykro. Jedno jest pewne, zakład nie może startować w przetargach z zamówień publicznych. To jest pewne obciążenie, bo przy tej działalności byłoby to wskazane, ale ustawa nie przewiduje. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu zmienił się właściciel Fabloku. Nowy inwestor obiecywał dokapitalizowanie firmy i poprawienie jej fatalnej kondycji. Nie udało się. Zakład stanął, a pracownicy znów nie dostawali pieniędzy. 21 maja sąd gospodarczy ogłosił upadłość Fabloku.